skończyło. Ważne, że nam na syn dobrze było. Wszyscy bardzo żałujemy, my w przedszkolu zostać chcemy. Tu się miło bawiliśmy, tu się wszyscy poznaliśmy. Kuchane chodzi i wino kwiaty, a ty już skończysz, chce się lepiej. Piękna kierówkę, lub sześciolatki i zaraz ruszysz dalej świat. Hej, przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja? Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa. Hej, przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja? Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa. Thank you.
Gdy przyszliśmy do przedszkola, byliśmy jeszcze mali. Trudno było nam się rozstać z mamą. Cierpliwie czekaliśmy, aż po nas przyjdzie. Gdy starszaka byliśmy, to poznaliśmy wszyscy nowe wiersze, piosenki i zabawy. A nie dawały nam dobre rady, jakieś przyjaźnie, było na początku, jednak z roku na rok stawaliśmy się coraz bardziej odważni i mądrzejsi. Rozwijaliśmy się jak pąki najpiękniejszych kwiatów. Zobaczcie.
nauki i zabaw. Zapraszamy do nauki. Dziękujemy za zaopatrowanie i wsparcie naszej nazwy, za uśmiech i miłe słowo. Zapraszamy do nauki. Zapraszamy panią Anię na środek. Jeszcze na środek. Proszę, Hania dalej kontynuuje. Patrzy na panią Anię i mówi. Dziękujemy za te lata wspólne, spędzone, za poświęcony czas. Dziękujemy za to, że każdego dnia troszczył się o sprawność wszystkich sprzętów przedszkolnych oraz za zlikwidowanie usterek w salach i całej placówki. Proszę do pani Diana. Pani dyrektor, szanowni państwo, drogie dzieci, są takie chwile pożegnania na ten czas. I tak, chcieliśmy pożegnać panią Annę Bochyn, podziękować. Ja może przeczytam część tych podziękowań. W imieniu samorządu gminy Tybor oraz moim własnym chciałbym złożyć na pani ręce serdeczne podziękowania za wkład włożony w naukę i wychowanie wielu pokoleń dzieci z terenu gminy Tybor. Nauczyciel to osoba, która przekazuje wiedzę, kształtuje postawy i umiejętności, dlatego składam wyrazy uznania za pani poświęcenie, zaangażowanie w swój zawód. Z okazji przejścia na stosowaną emeryturę życzę przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, życiu osobistym oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji dotychczasowych osiągnięć. Także wyrazy uznania dla pani. A powiem, że pana wieka dzisiaj tak szczególnie jeszcze nie żegnamy, bo pan kiedy jeszcze jako pracownik urzędu gminy zostaje jeszcze kilka tygodni z nami. Pożegnanie pana Eugeniusza ze strony urzędu gminy będzie za jakiś miesiąc czasu. Jeszcze jedno słowo, jeśli mogę powiedzieć, dziękuję za zaproszenie pani dyrektor i chciałem całe społeczności szkolne i mamy do tych dzieci, rodzice uczyć dobrych, udanych, spokojnych wakacji. A państwu życzę spokojnej emerytury, pani dziękuję. A pani życzę spokojnej. Brawo. Za wszystkie lata pracy, pani Ani za 40 lat pracy na rzecz wychowania przedszkolnego w gminie Tybor, 25 lat w gminie Tybor. Dziękuję za pani zaangażowanie, za entuzjazm, za pasję, jaką zarażała pani nas wszystkich, za doświadczenie zawodowe, które dzieli właśnie pani z nami, młodszymi koleżankami. Życzę pani kolejnych lat zdrowiu, spokoju i w końcu czasu na realizację własnych planów i marzeń. Także dziękuję pani Aniu jeszcze raz. Dużo przyjemności mi ta praca sprawiała, a
naprawdę te lata minęły tak szybko, że ja naprawdę dziękuję za współpracę wszystkim koleżankom też i kolegom. Dzięki Wam, bo taka ta praca była mogła być owocna, a Wam życzę wiele satysfakcji w przyszłości i no i oczywiście zadowolenia z tej pracy zawodowej, no i życia prywatnego. Tylko dołożę, że Pani Aniu jest przykładem nauczyciela, który pokazuje, że mimo lat nie brakuje pomysłów, także naprawdę będzie nam jej bardzo brakowało. Zapraszamy Panie na środek. Dziękujemy.
Dyplom ukończenia przedszkola dla Gabrysia.
Kraka. Ukończenia przedszkola dla Junki Nowak.
dyplom do ukończenia przedszkola.